Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mamy premierę Rymi 11, cała seria startuje. U mnie zaczynamy dzisiaj od Rymi 11 Pro Plus. Co potrafi, jak wygląda, pierwsze wrażenia. Na świeżo, na ciepło, telefon całkowicie nowy, świeżo otwarty. Jak wygląda, co potrafi, pierwsze wrażenia. No na dzień dobry, wygląd. Występuje też w wersji czarnej, więc spoko. Ale tutaj to, co dostałem, wygląda całkiem ciekawie. Tył, coś, co jest, można powiedzieć, ala skórką, tak to trzeba nazwać, mniej więcej taka struktura pomiędzy paseczek złoty. No, myślę, że płci pięknej na pewno się spodoba. Póki złote, chociaż widać po tym, że wewnątrz widzimy w dziurkach plastik, że to no nie jest wiadomo stuprocentowo metalowa obudowa, ale wygląda to zacnie. Całe kółko aparatów, nie da się ukryć, że niestety wystają, ale na szczęście mamy dopasowane tui w zestawie, które będzie to dobrze chroniło. Oczka inaczej niż zwykle ustawione, jak można zobaczyć. Jedno centralnie, dwa po bokach plus lampa. No i info, że mamy 200 megapikseli, o tym za chwilę. Od dołu głośnik, port USB C, mikrofon. Jak rozwiązany temat, jeżeli chodzi o karty SIM. No niestety nie rozszerzycie sobie pamięci, macie tylko dwie SIM-ki. Plus uszczelka jest na pokładzie, więc jakaś tam ochrona przed wilgocią jest. Lewa strona praktycznie czysta, góra drugi głośnik, mikrofon, prawa strona przycisk power, głośności, no i to, co dostajemy na froncie. Na froncie mamy tutaj OLED o rozdzielczości 2412x1080 pikseli, czyli Full HD+, całkiem ładnie wyglądający, dosyć jasny. Realną jasność sobie sprawdzimy, oczywiście jak to zwykle w testach. Nam producent mówi, że no gdzieś maksymalnie 800 nitów, pewnie normalnie standardowo troszeczkę mniej. Co dalej, jeżeli chodzi o ten sam ekran, tutaj jeszcze mamy parę ciekawostek. Jeżeli chodzi o funkcję ściemniania, no czyli wiecie, zmiany nastawienia jasności, ona działa aż w 2160 Hz, czyli naprawdę bardzo szybkie są zmiany, jeżeli chodzi o dostosowanie jasności, która jest wyświetlana na tym wyświetlaczu, to jak najbardziej na plus moim zdaniem. Też dosyć mocna i szybka responsywność, jeżeli chodzi o kwestię dotyku, bo mamy tutaj aż 1260 Hz, jeżeli chodzi o częstotliwość odświeżania w temacie poboru dotyku. Też bardzo trzeba przyznać cienkie ramki dookoła. Zobaczcie, jak naprawdę tutaj te bezele, tak to nazywając, są naprawdę bardzo małe i to zrobi robotę. Ładnie to, szczerze mówiąc, wygląda. W wyświetlaczu oczywiście mamy jeszcze czytnik linii papilarnych optyczny działający, jak widać, przeważnie bezproblemowo, jak to czytniki linii papilarnych. No, czasami jakieś błędy się zdarzą, wiadomo, ale to trzeba po prostu ładnie i sensownie, że tak powiem, ustawić palec i wtedy bezproblemowo to działa. Rozpoznawanie twarzą też jest bezproblemowe. Cóż, jasność, jak widzicie, maksymalna. No i widać, że jest dosyć dużo. Ja to sprawdzę przyrządem, jak zwykle u mnie w filmach. Zobaczymy realnie, jak to tutaj, że tak powiem, wychodzi. Na froncie jest też oczywiście folia naklejona już, więc zabezpieczenie wstępne ekranu mamy. Co dalej, jeżeli chodzi o ten smartfon? Co mamy w środku? Procesor Dimensity 7050 czy też 7050 5G, 12 GB pamięci RAM. I w moim przypadku jest to 512 wersja pamięciowa. Jeżeli chodzi o sam system, mamy tutaj Realme UI w wersji czwartej. Jest tutaj możliwość rozszerzania tej pamięci o pamięć urządzenia, czyli możecie zrobić aż 24 GB, ale wiecie, komu to potrzebne. Ale jest taka oczywiście możliwość. Android 13, kiedy tutaj było, przed chwilą była tak naprawdę kolejna wersja softu wgrana, więc jest naprawdę bardzo świeży i nowy, mówiąc krótko. Co mamy z dodatków? Podwójny tryb audio. No fajnie, można mieć dwie słuchawki Bluetooth wpięte, to mi się podoba. Jest pomiar tętna za pomocą otóż to tego urządzonka, czyli czytnika linii papilarnych. To już gdzieś kiedyś było, ale mamy to tutaj nadal, możemy sobie zobaczyć. Co tu jeszcze z ciekawostek? No, standardowe wszystkie rzeczy. Coś może być, co może być nowego, jak tak sobie patrzę i się rozglądam.
to praktycznie funkcje specjalne za nim, ale to też już mieliśmy. Dzielony ekran, elastyczne okna, szybkie uruchamianie, czyli po rozblokowaniu możecie, przytrzymując przycisk, mieć skróty, inteligentny pasek boczny, jeżeli ktokolwiek używa. Jest ta opcja, no i tryb prosty, i tryb dla dzieci, spoko. Jeżeli chodzi o sam jeszcze ekran, myślę, że warto zobaczyć, co my tutaj możemy sobie porobić. To są kwestie ustawień, ale mi chodzi o ekran i jasność. Oczywiście, skoro mamy OLED-a, no to oczywiście tryb ciemny jak najbardziej na plus. Automatyczna jasność, rozmiar cienki, korekcja kolorów wideo. Możemy sobie włączyć poprawienie, poza oczywiście aplikacjami, które wypalają ekran, takim jak TikTok, to sugeruję odznaczyć ją. No właśnie jasny wideo HDR też możemy włączyć, autoobracanie, częstotliwość odświeżenia ekranu, no i tutaj mamy aż 120 Hz albo automatyczną, więc można sobie tutaj wybrać, sugeruję automat, no i wstępnie to w tych tematach tyle. Następne kwestie związane z tym smartfonem, myślę, że to co mamy z tyłu, a mianowicie mamy aparaty. Główny Samsungowa matryca, 200 megapikseli, fajnie, jest tutaj światło 1.69, no nieźle. Następna matryca jest do zdjęć makro 2 megapikseli i 8 megapikseli do zdjęć szerokokątnych. Dodać trzeba, że główna matryca ma też optyczną stabilizację obrazu, co jak najbardziej moim zdaniem jest na plus. Jest technologia Quad Pixel, czyli z czterech można zrobić jeden piksel, więc to jest spoko. Co zrobimy naszym Realme nowym? Zrobimy zdjęcie szeroko, zrobimy standardowo, zrobimy dwukrotne i trzeba dodać jeszcze, że czwórka też jest optycznym zoomem. No to mi się całkiem podoba. Znaczy się, że tu jest tak samo jak w standardzie robione zdjęcie czterokrotnie jest też optycznie, a nie robione za pomocą jakichś bonusów związanych z oprogramowaniem, czyli cyfrowym powiększeniem. Ale możemy zrobić jeszcze sobie 20, 10 i 20, ale to już jest cyfra. No to jest spoko rozwiązanie. Na froncie macie jeszcze aparat też tym razem od Sony, IMX-a 615. Tutaj jest 32 megapiksele. Co nam jeszcze ten smartfon potrafi robić fotograficznie? Tryb Ultra Night, tryb uliczny, gdzie możecie sobie dopasować wiadomo co. Jest wideo, jak tutaj ono działa. Sobie zobaczmy, czy możemy przechodzić bezpośrednio między aparatami. Widać, że z szerokiego ja tutaj nie widzę takiej opcji, albo jeszcze źle nie zobaczyłem. W przypadku standardowego możecie sobie przechodzić tym zoomem, więc tak to tutaj wygląda. Możliwość przejść między powiększeniem pojedynczym, a aż dziesięciokrotnym, jeżeli dobrze tutaj zauważam. Dokładnie tak, taka jest możliwość, jeżeli chodzi o wideo. Jeżeli jeszcze jesteśmy w trybie, w tematach wideo, mamy tutaj 4K maksymalnie, jeżeli chodzi o możliwości nagrywania filmów, zdjęciach już byliśmy. Portrety, jak to portrety, można robić też zdjęcia w 200 megapikselach, jak ktoś potrzebuje. No i dodatkowe tryby, jak widać, makro, film poklatkowy. Widzicie, nie będę czytał, ale takie możliwości tutaj nam daje nowe Realme. Następny fajny feature, myślę, że przydatny. Bateria, 5000 mAh, wsparta 100-watową ładowarką, więc no, prędkość ładowania naprawdę na wysokim poziomie to jak najbardziej jest na plus. Oczywiście jest ona na pokładzie, jest też odpowiedni gruby kabel ku temu, no bo takie moce to trzeba odpowiedni kabelek mieć. Jest case'ik właśnie co do niego, chroni nam te wystające aparaty, ale no nie da się ukryć, że no są dosyć bardzo wystające i ta przestrzeń jest tutaj dość duża, więc no łatwość zarysowań myślę, że będzie dość duża w tym temacie, więc na to bym zwrócił na pewno uwagę. No i cóż, tak otóż to nam wygląda nowe Realme. Ja się biorę za jego testy, wiadomo, trzeba sprawdzić, przetestować, co potrafi ten model, jeżeli chodzi o Wi-Fi, Bluetooth i tak dalej, wszystko tak jak być powinno w najlepszym standardzie. Jest 5G, jest wsparcie dla Wi-Fi w standardzie do 5 GHz, więc tutaj bezproblemowo GPS-y również trzeba się brać, testować. Sztuka ładna, może się podobać, ja tam wolę czarną, wiadomo, ale no nie wszystko musi być czarne, niektórzy wolą też smartfony w innych kolorach. Więc na razie o Realme 11 Pro Plus tyle.
Chociaż może jeszcze jedna rzecz, która mnie trochę tak na dzień dobry lekko irytuje, a mianowicie jak odpalacie telefon, po co jest tyle poinstalowanych jakichś głupot, niepotrzebnych aplikacji? No, praktycznie wystarczyłoby tylko te u góry. Resztę kto co będzie chciał, to sobie doinstaluje, a po co jakieś te rzeczy, które na dzień dobry są do usunięcia. Ja tego nie rozumiem. No cóż, moje rzeczy do testów jak najbardziej kumam, bo sobie doinstaluję, a te rzeczy trochę moim zdaniem niepotrzebne. No i tutaj standardowy układ wszystkiego. Od lewej strony jest to, co być powinno. Sobie przytrzymamy, możemy bawić się widgetami, układami. Ile ma być tych ikon, jaki ma być efekt przejścia. Więcej, no to tutaj do ustawień nas to przerzuca. No ale to wszystko. Wszystko wiemy w standardzie. Myślę, że tyle. Biorę się za testy. Niedługo pewnie więcej informacji o nim. Na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.